że jesteś ciekawy człowiek. No posłuchamy. Co za to? W filmie Pierwszy Polak na Marsie jest mowa o takim projekcie Mars One, czyli takim projekcie, który ma wysyłać ludzi na Marsa w jedną stronę, czyli bez tej możliwości powrotu. No i pan Kazimierz ma właśnie takie marzenia, żeby na tego Marsa polecieć. Tak jak przywołam tutaj na początku naszej rozmowy Henryka Fasta. Jak go porównuję z panem Kazimierzem, to są tacy bohaterowie, którzy mają ogromne, którzy mają wielkie marzenia. Henryk Fast marzy o pięknej dziewczynie, pan Kazimierz marzy o Marsie. To, powiedzmy, czy to jest jakiś taki klucz, w jaki sposób ty też wybierasz bohaterów tego filmu? Myślę, że to jest bardzo podświadoma, że po prostu wciąga mnie siła pasji bohaterów i Właśnie, no pewnej ideologii
Tak, 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 tak
jak sobie rozdał Ale to nie jest to, co jest w stanie zrobić.
Ja mówię, no niemożliwe. Miała Mareczka takiego syneczka pięknego. Jeszcze dostarczysz prezenty. Rób się na mnie pięknie z zadanku. Odbierz do 57% zniżki na prezenty. I zostanie najlepszym świętym Mikołajem. Ja bym pojechał. Ona mieszkała w Polsku, bo nie było. Domek, bo pamiętam, jak ten Janek się piłą tarczową, to robił drewno dom. Więcej pomieszczeń, większe rabat podrzewasz nawet do 20%. Odwiedź nasz profil na Facebooku i pobierz kupon. Do zobaczenia w Wizyty w salonach i porównywanie wielu ofert to już przeszłość. Poznaj mobilnych doradców sprzedaży z Opel Auto Żoliborz. Zaprezentujemy Ci wybrany samochód wraz z najlepszą ofertą jego zakupu i to w wybranym przez Ciebie miejscu. Już dziś umów się na spotkanie z mobilnym doradcą sprzedaży Opel na www.autożoliborz.pl. Już od jutra w MediaMarkt akcja rata gratis. Zrób zakupy, a my zapłacimy za Ciebie jedną z Twoich rat. Na przykład nowy robot odkurzający Samsung o dużej mocy ssącej za 1599 zł. To jest MediaMarkt. Oficjalnie teraz są zelce wszystko i to oficjalnie nie ma się tego chować. Radio to pierwsze radio informacyjne. Na dziewiątą, a do jakiej pracy, to nawet żona nie wiedziała, gdzie on idzie. On idzie do Betel. Już ponad 4 godziny poznański sąd dopraduje nad wnioski po aresztowaniu Jacka Wieniora. Jędrek i Trybunał ustawy w sprawie elektrowni wiatrowych zaskarży Platforma. Przez najbliższe 2 tygodnie mogą rosnąć ceny paliw w podanych informacjach gospodarczych. Wciąż nie ma decyzji sądu w sprawie aresztowania lub wypuszczenia na wolność Józefa Wieniora. Były senator, europoseł i opozycjonista w PRL-u usłyszał zarzuty przyjęcia 2 łapówek 46 tysięcy złotych. Nie przyznaje się do winy, odmawia składania wyjaśnień. Prokuratura chce też aresztować mojego asystenta i jednego z biznesmenów, którzy mieli wręczać łapówki. Nowoczesna chce wyjaśnień w sprawie odwołania Robertego z funkcji wiceministra spraw zagranicznych. Poseł Adam Szłapka zwrócił się do szefa sejmowej komisji do spraw służb specjalnych o zwołanie posiedzenia i zaproszenie. Szefa miejsca Witolda Waszyńskiego-Paszczakowskiego, zarówno MSZ, jak i Robert Grey natychmiast zaprzeczyli doniesieniom wyborczej.pl, że dymisja wiceministra związana jest ze współpracą z amerykańskimi służbami. Platforma zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawę wiatrakową. Taka decyzja zapadła na posiedzeniu gabinetu cieni PO. Stanisław Gawłowski wykłada, że ustawa utrudnia inwestycje związane z elektrowniami wiatrowymi, bo zgodnie z jej zapisami miejsc, w których będzie można stawiać wiatraki, zostało bardzo niewiele. Polityk Platformy przypomina też, że zgodnie z unijnym pakietem energetycznym klimatyczna Polska ma do 2020 roku zarabiać 15% energii ze źródeł odnawialnych. Zapytał o to Niks, co odwołało tegoroczną uroczystość pierwszą z powodu kopalni w katastrofie kopalni Rudna, w której zginęło 8 rolników, a 9 zostało rannych. Z zaplanowanej uroczystości odbędzie się jedynie msza w intencji ofiar. W kopalni Rudna w Polkowicach zakończyła się już pierwsza wizja lokalna po katastrofie, ale komisja powypadkowa ma pracować dalej, bo zniszczenia pod ziemią okazały się ogromne. Później do pracy przystąpiła eksperci Wyższego Urzędu Górniczego. Śledztwo w sprawie śmierci górników prowadzi prokuratura w Legii. Słuchasz informacji to kafe. Rosyjski statek Krasnodar Progres, który miał dostarczyć swoją energię mieszkaną w stację kosmiczną i swoją utraconą łączność krótko po starcie, być może spadli już gdzieś w rejonie Chin albo Oceanu Spokojnego, informuje agencja TASS, powołując się na źródło branży kosmicznej. Możliwe też, że statek oddzielił się od rakiety nośnej, a zaczął się zniżać i spłonął w atmosferze. Rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos jeszcze nie wypowiedziała się. Była to jedyna maszyna czarterowego przewoźnika w drodze do nas. Brazylii do Medellin lądowała w Bolivii Santa Cruz. Według wstępnym ustaleniu rozbiła się, gdy zabrakło paliwa. Korea Północna odrzuca najnowszą rezolucję Rady Bezpieczeństwa, która nakłada na Pjongjang nowe sankcje w reakcji na wrześniowy test głowicy jądrowej. U Korei Północnej rezolucja odmawia jej suwerenności i prawa do obrony. MSZ w Pjongjangu zapowiada też, że poczyni bardziej skasowane kroki w odpowiedzi na rezolucję. Pomnik ofiar AIDS odsłonięto dziś w centrum Amsterdamu. To kilkumetrowej wysokości liczydło mające unaoczniać rolę liczby w życiu chorych na AIDS. Jak wyjaśniają inicjatorzy pomnika, to liczenie komórek, tygodni bądź lat przedłużenia życia, ale także liczba zmarłych przyjaciół. Odliczane mają też być dni do chwili, kiedy AIDS wreszcie przestanie zabijać. Co roku 1 grudnia obchodzony jest
Światowy Dzień AIDS. Propozycje posłów PiS zgodnie krytykuje opozycja. Dorota Rutkowska z PO mówiła, że projekt wprowadza hierarchizację manifestacji. To jest stawianie na uprzywilejowanej pozycji, tak nie wstrzymaże. Eliminacja, oczywiście wyeliminacja narkotyna do góry uzaplotowanymi z PO. Pan Przybyszburg z Nowoczesnej krytykował przepis mówiący, że to wojewoda, a więc organ rządowy wyraża zgodę na zgromadzenie tygodnie, to niestety dalsze wzrost cen paliw na stacjach. Teraz na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 4,58 zł za wodę 4,44, a za autogaz 2,22. Najbiedniejsi podatnicy odczują podwyższenie kwoty wolnej od podatku dopiero w 2018 roku. Niemiec podkreślała, że korzyści wynikających z podwyższenia tej kwoty do 6600 zł nie będzie widać w miesięcznych rozliczeniach podatkowych. Zaliczki będą pobierane od wszystkich podatników do wysokości ich dochodów z granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. Będą pobierane przy zastosowaniu stawki 18% i podatek będzie pomniejszony o kwotę wolną taką samą jak bieżący rok. Z korzyści z podwyższenia kwoty wolnej dopiero wszystkie te osoby uzyskają w rozliczeniu rocznym za 2017 rok, a zatem w 2018 roku. Kwota wolna od podatku wzrosła do 6600 zł, ale tylko dla tych, którzy rocznie zarabiają. Dla tych, a tamtych nie. Będzie ona stopniowo spadać.